Patryk Gleba Tołkaczewski, 6 sekund, tyle potrzebowałeś, żeby zgasić byłego mistrza Glory. Jak się z tym czujesz? Dobrze się czuję, życzę mu dużo zdrowia. Zrobiłem to, co do mnie należało i jestem z siebie dumny. Jak sobie wyobrażałeś tą walkę, czy jednak spodziewałeś się, że będziesz musiał trochę bardziej się napocić? Szczerze myślałem, że będzie dłuższa walka. Chciałem się tym po prostu bawić. Trafiłem na brodę, przycelowałem i skończyło się. Jak tylko trafiłeś, to wiedziałeś, że już nie wstanie? Tak, wiedziałem, bo jak to mówią, dynamit w łapach to Gleba. Artur Szpilka mówi, że Gromda to jest twoje miejsce. Też tak uważasz? No, myślę, że to jest mój dom, ale mam rodzinę i trochę lampka się zapala czerwona czasami. Chciałbym to przeplatać, wpadać tu na superfajty czasami z dobrymi rywalami. Niektórzy będą mieli się o pas, ja może będę bił się z obcokrajowcami tutaj, nie wiem. Zobaczymy, co będzie. Na razie chciałbym stoczyć kilka walk w boksie i na tym się skupiam. Docierały do ciebie jakieś sytuacje przed walką, które miały miejsce w sieci? Fani zobaczyli, że Cavallari gdzieś wspierał Rosję, później on zaprzeczył temu, jednak powiedział, że jest za Ukrainą w tej wojnie. Czy docierało to do ciebie, czy walka była zagrożona? Ja słyszałem coś tam, ale wiem, że mój promotor jest bardzo dobry i zadbał o to, żeby ta walka doszła do skutku. Za to mu bardzo dziękuję, za to, że mam taką promocję tutaj w Gromdzie, za to, jakim jest dla mnie człowiekiem i razem jedziemy jednym wózkiem i ten wózek będziemy na sam szczyt pchać. Jak się teraz czuje taki człowiek, który 6 sekund zakończył walkę? Czy ty masz ochotę jeszcze walczyć? Czy te emocje opadły? Czy ty w ogóle czujesz, że byłeś w walce? Nie czułem, że byłem w walce. No co, jeszcze bym zawalczył, ale no teraz idę do żony, bo jest tutaj z moim tatą, z moim bratem. Z Holandii przylecieli, dużo znajomych. Idę do nich, no i wracam do domu. Czy masz jakieś nazwiska z Gromdy, które by cię interesowały w ewentualnej walce, jeżeli chodzi o Polaków? Nie mam. Ja nie chcę sobie rywali wybierać. Szanuję każdego tutaj. Wiemy, że są tutaj koty. Chodziła mi po głowie walka z Bartkiem Domalikiem. No ale zostawmy to na później. Może w przyszłości, żebyśmy więcej troszkę pieniążków zarobili. Gratulacje, to było niesamowite. Dziękuję bardzo. Gromda 8. Już 18 marca. Kup pay-per-view na Gromda TV.